O 6 rano u kowalików wszyscy jeszcze spali. Za oknem było zupełnie ciemno. W ciszy rozległ się tylko stukot i gwizd pociągu przyjeżdżającego pod mostem teatralnym. Romcia otworzyła oczy i od razu oprzytomniała. W słabym, rozproszonym świetle bijącym z ulicznej jarzeniówki widać było Tomcia, który leżał na wznak, rozwalony jak furman. Jego kołderka znajdowała się na podłodze, a poduszka pod piętami. Rodzice stłoczeni na swym tapczanie za regałem wyglądali z daleka jak duży i obszerny wieloryb przykryty jedną kołdrą. Romcia usiadła na łóżeczku i pomyślała, że chce jej się pić. Potem ziewnęła i nagle zelektryzowało ją przypomnienie, że dziś w nocy miał przyjść Mikołaj. Wyskoczyła z pościeli i rzuciła się do ustawionych rzędem bucików. Przyszedł, przyszedł! W pierwszym buciku wymacała ziemniaka. No tak, poczciwy starzec zawsze zostawiał kilka ziemniaków. Rodzice twierdzili, że to kara za niegrzeczność, ale Romcia miała swoje zdanie na ten temat. Mikołaj po prostu zapewniał dzieciom podstawowe produkty spożywcze. Romcia nie zdziwiłaby się, gdyby w którymś pantofelku znalazła kotlet schabowy lub pół kostki masła. Następne buciki zawierały już szeleszczące paczuszki z cukierkami, a w kaloszu był nawet batonik. Romcia łakomie wpakowała go sobie w usta i pociągnęła brata za zimną nogę. – Ty, wstawaj! Mikołaj był! – wybełkotała. Tomcio poderwał się nerwowo, zapalił nocną lampkę i trąc oczy runął ku bucikom. – Dostałem długopis! – zaskowyczał, pstrykając przyciskiem kosztownego trójkolorowego przyrządu. – O, balon! Roma, zobacz, balon! Poczęli dmuchać w wiotki balonik, napełniając go przy okazji okruchami ciasteczek i papką czekoladową. Za regałem obudzili się rodzice. Otulając się kołdrą i wstrzymując oddech, wychylili się z łóżka tak silnie, że dojrzeli uroczą, ciepłą scenkę w kąciku swoich dzieci. Okropnie podekscytowane mamerciątka siedziały w piżamach na podłodze, rozrzuciwszy wokół różowe bibułki i papierki, opychały się słodyczami i bawiły wszystkimi zabawkami, jakie znalazły w butach. Romcie zainteresowało właśnie, jakim sposobem Mikołaj dostaje się do pokoju. Przecież drzwi w holu zamyka się na noc, zauważyła trzeźwo. On wlatuje przez okno, rzekł z przekonaniem pierwszoklasista Tomcio. Przez lufcik. On jest malutki i wesoły. Wlatuje i wkłada. Potem całuje nas w czółko i chodu. Ciekawe, czy był u kłamczuchy. On dorosłym nie daje, z pewnym triumfem w głosie skonstatowała Romcia. Nie daje. Mamusi mógłby dać. Tatusiowi też by mógł. No, a nie dał? Chodź, zobaczymy. Mamertowie padli jednocześnie na wznak i zamknęli oczy, pozorując głęboki sen. Dwie małe figurki przyczołgały się cichutko do tapczanu. Dało się słyszeć macanie po podłodze i szuranie mamertowych pantofli. Tata nic nie dostał, szeptał Tomcio. Romcia penetrowała pantofle Tosi. Tu też nic nie ma, szepnęła. Ć, bo się obudzą. Popełzli do kącika, gdzie odbyli naradę w ich przekonaniu cichą i tajemniczą. Będzie im smutno, jak się obudzą, szepnął Tomcio. Biedni, wtórowała mu siostrzyczka. Ja im coś dam, może długopis, rzekł Tomcio z poświęceniem, które doprowadziło ofiarodawczynię długopisu do łez wzruszenia. Tosia bowiem dobrze wiedziała, jak bardzo jej syn marzył o tym fantastycznym instrumencie, zwłaszcza, że pół klasy pierwszej B miało podobne cudeńka w swoich piórnikach. Długopisy to oni już mają. Wszystko mają, powiedziała Romcia, a cukierków nie jedzą. A jednak czegoś nie mają. Wiesz, czego nie mają? Pieniędzy, trafiła Romcia w dziesiątkę. Właśnie, damy im trochę. Ze skarbonki? No. Otworzyli kluczykiem swoje skarbonki i wysypali brzęczący łup na podłogę. Rodzice musieliby być głusi i pozbawieni systemu nerwowego, gdyby się mieli w tej sytuacji nie obudzić. A jednak leżeli jak martwi, bojąc się poruszyć choćby powieką, by nie utracić ani słowa z interesującego ich dialogu. To za mało, mruknął Tomcio. Ja już nie mam pieniążków. Ani ja. Weźmy z kuchni, z szuflady, tam są takie papierowe. Dobra, nałożymy im pełne buty, ale się ucieszą. No biedni. Nawet przez zamknięte powieki mamertowie odczuli ciepło dziecięcych spojrzeń. Leżeli udając głęboki sen, a Tomcio i Romcia stali nad nimi, popatrując z rozczuleniem na uśpionych rodzicieli. Tata jest już stary, szepnęła Romcia. Mama też, wzruszył się Tomcio. Pewnie niedługo umrą. W ogóle wszyscy umrą, podzieliła się Romcia z bratem niedawno nabytą mądrością. Jej głos był pogodny i rzeczowy. Będzie mi smutno, jak umrą. Nigdy ich nie zapomnę, obiecał Tomcio i jednym ciągiem dodał. Próbowałaś tych landrynek? Kwaśne. Ty, a co będzie, jak wszyscy umrą? Nie będzie wcale ludzi? Głupia, nowi się urodzą. Wiesz jak? Wiem. Dziadziuś niedługo będzie miał dziecko. Ma taki duży brzuch. Oj, Roma, jakaś ty dziecinna. Urodzi takiego malutkiego dziadziusia w okularkach. Chodź do kuchni, wariatko. Po małej chwilce plaskanie bosych stópek oddaliło się i rozbrzmiało w kuchni.
Ile masz w tej szufladzie, nieboszczko? Szepnął Mamert do żony kątem ust, nie otwierając oczu ani nie zmieniając pozycji. 200, cicho, idą. Szuranie w okolicy pantofli. Każdemu po jednym, naganiał Tomcio. I teraz trochę tych drobnych. Mało tego, stwierdziła Romcia. Może byśmy wzięli więcej od cioci Lili. Ona trzyma pieniążki w szafie pod prześcieradłami. Mamert jęknął mimo woli i udał, że stało się to we śnie. Spłoszone tym odgłosem dzieci pognały do łóżeczek.